Dobry, bardzo. Śniadanie zjedzone? Tu widać. Leoś, tak. Chciałam, żebyście zobaczyli Filipa we vlogu, bo dzisiaj będzie go mało. Aha, to pomachał też. Hej! To ja już. Ja mam ogromną nadzieję, że działa mikrofon, bo jest tak wygięty kabel od mikrofonu, a nie mam zamiennego, muszę kupić. W każdym razie jem sobie na szybko śniadanie, beansy i kanapeczkę z ogórkiem i ze serkiem śniadankowym, bo za chwilę ruszam w traskę. Idziemy do Gdańska. W miarę udało mi się dzisiaj wstać, nie Filip? W miarę udało mi się wstać, nie? No po 10 razach. Ona wstaje. No tak, ale, ona wstaje. Ale godzinowo. O 7 były budziki, 7:20. Hit. Pakuję sobie to wszystko do torby. To jest torba, która powstała przez przypadek. Nawet widzę teraz, że znaczy tu jest napis The Slings i kieszonka jest z tej strony, a powinna być z tej strony, więc w ogóle to jakiś felerny prototyp i ona jest bycza. Źle zrozumieli nasze wymiary, nie dogadaliśmy się, ale dzięki temu mam właśnie torbę na zakupy, na takie wyjazdy, na wszystko, co niewymiarowe. Z dwojga złego wyszło na plus. Mam wielką torbę, to chyba też podszewka była, nie ta co trzeba. Ale spoko. Dobra, Filip mi to zaniesie. No to... Idzie czy nie? Matko boska, trochę tego jest. No, chyba się uda w miarę. Widzicie? To tylko chyba w torbę z Ikei bym mogła zapakować te wszystkie rzeczy. A mam ładną torbę The Slings, ale nie podnoszę jej, bo nie mogę dźwigać. Dobra. Dobra. Leczek zapakowałam ładnie. No. Nie? No, nie mam nic na swoją obronę, chociaż to jest poduszka ciężowa, więc nie widzę problemu. Mam prawo ją wziąć. Impreza. Koniec? Nie. Podjechałam właśnie na BP i dosłownie na szybkości idę po kawę, dlatego że nie umyłam kubka po kawie w ostatnim wyjeździe i teraz się... Masakra, oblacha, fuj. Ale wymoczy się, bo już tak raz zrobiłam i było dobrze. Wyparzyłam 3 razy i działał. Zatankowałam, ruszam, ale zastanawiam się, kurde, czy będzie mnie słychać, bo ten kabel jest tak wygięty, że na słowo honoru siedzi w aparacie i nie wiem, czy mikrofon będzie działał. Boże, jak to sprawdzić w samochodzie? No trudno, najwyżej te pierwsze klipy będą zrąbane, będą pod muzyczkę. Światło jest fatalne, więc tylko się zamelduję, że dojechałam i wchodzę najpierw do forum po kawę, bo ta kawa, którą pani mi zrobiła na stacji benzynowej, okazała się na kwaśnym mleku. Mleko było skisłe. Tak się mówi? Skisłe? Nieistotne. Także wejdę teraz do foru. Część dziewczyn już tu jest. Jest tutaj Aniela, Ania i Kasia. Także dołączę do nich na chwilę, a potem pojadę po Agę i Samantę na dworzec. Idziemy po dobrą kawę w końcu i muszę do toalety. Ta trasa była dla mnie tak męcząca. Naprawdę myślałam, że zasnę. Była mgła. Byłam mega, mega zmęczona i no... Kopniaki po żebrach dostaję już regularnie. Ekipa z zielonego jeepa! Znalazłam je, a raczej ode mnie. Miksy w ogóle są takie, w sensie na przykład my w trójkę jeszcze nie byliśmy nigdy. No nie, no dzisiaj już wszystko naraz, to w ogóle. Reniferek kusi. No. A zawsze jakie to nie. Od Laleosia? Ale to taka malutka cena. Aha, czekaj, bo nie wiem, czy to jest gotowe. A poczekaj, bo ja mam chyba położony fotel bardzo, co? Hello, kopelat. Ja już wiedziałam, że będę tutaj. Hello. Tędy, kochane, tędy, za czerwonym kubeczkiem idziemy, to jest nasz przewodnik. Za czerwonym kubeczkiem. Kontencik sam się nie zrobi, nie? No, Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Brzuchy pełne, najedzone. Śmieciwe. Smakowało? Bardzo. Tak. No.
Bardzo. Tobie nie smakowało? Nie, nie było bardzo poprawne. Nie, no coś ty. No, bo wzięłaś jakieś takie zamiast sałateczki jak my. No bo ja nie jestem fit, no. Właśnie. Brzuchy pełne, dlatego idziemy do kawiarni. Idziemy do tej kawiarni, nie wiem jak się czyta, Kaiser? Kaiser chyba? Kaiser? Aha, to co ma... Polecano bardzo na TikToku. Oni podobno mają dobre makaroniki. Tutaj Weni moim zdaniem i tak wygra, ale podobno mają dobre makaroniki plus croissant i croissant. Ja też mam taką nadzieję, o Jezus. I wydaje mi się, że oni mogą mieć te okrągłe croissant. Ja nigdy nie jadłam okrągłych. Ja też nie. Zobaczymy. Jak się robi, że jest kółko? Nie mam zielonego pojęcia, możemy wygooglować. TikTok nam na pewno powie. No i jesteśmy. Sprawdźmy to miejsce. Dosyć popularne i polecane. Jestem ciekawa, czy coś o tej godzinie jeszcze będzie. Every Christmas, honey. The snowman's dusting off his hat. Putting on the show for everybody. To give them a smile that lasts another year. Robimy test rogalików, z tego dnia, ciężko będzie. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że robimy testy, jak się mówi, Kaiser? Cynamonka, a tu coś... Smacznego. To powiemy lepsze Wii. Ale co to znaczy? Jak samo pokryło. Dobra, ja pierwsza. Nie, to tak ja pierwsza. Zacznijmy. To jest od naszej czwórki dla waszej dwójki. Proszę bardzo. Sprawa dzwoni. Weź nagraj to na no to dobra, na dupę. Proszę bardzo. A proszę. Nie, a gdzie jest Ania? To... Ja zaraz. Ja byłam przekonana, że na takim wyjeździe to będzie masa materiału i że będzie jeden z dłuższych vlogów, ale wyobraźcie sobie wyjazd 6 dziewczyn, 6 kobiet, jest głośno i nawet ciężko jest cokolwiek nagrywać, ale coś tam się uda, coś zobaczycie. Zeszłam sobie teraz do samochodu, dlatego że zostawiłam pokrowiec z poduszką ciążową, tak wzięłam poduszkę ciążową na wyjazd. I w tej poduszce mam też piżamę włożoną, a wszystkie się przebrały w piżamę i wyglądają jednakowo. Ja głupia jedna zostawiłam w samochodzie, więc tak, zeszłam sobie i wracamy do apartamentu. Wygląda, jakbyś na kacu wstawała. Na kacu? To jest jej, wiesz, pokazowy numer. Witajcie. O, serduszko mi pokazuje. Słoneczko moje, kocham cię. Do jutra. No to są nasze krasnoludki. Jeszcze macie ograniczone ruchy przez szale i kurtki. Przedstaw się i powiedz, czym się zajmujesz w The Slings? Cześć, ja się nazywam Kasia i w The Slings zajmuję się marketingiem i wszystkim, co jest dookoła. To jest nasza Kasia od marketingu. Wszystkim, co jest dookoła marketingu też. I HR-on. Czyli generalnie wszystkim. Hejka, jestem Ania i zajmuję się social mediami i obsługą klienta. Hej, Aniela. Hej, Samantha. I zajmujemy się produkcją. Ubrań. Jej! To pamiątkę, będziemy to wspominać za 50 idziemy lat, teraz... będziemy ogromną firmą. Tak. Żebyś wiedziała. Idziemy teraz do Bar Leon, miejsce Bar Leon się nazywa. Z Anieli polecenia, wygląda na Instagramie, sprawdźcie sobie, obczajcie obłędnie. Mają na pewno fetę, teraz nie wiem, chyba w cieście filo? Albo nie wiem co to jest. Feta zapiekana w jakimś cieście z miodem chyba. To jest takie miejsce, gdzie siadacie przy stole i zamawiacie ile tam chcecie talerzyków. Przynoszą taki na przykład talerz z całą fetą i dzielicie się tym. To jest mega pomysł na kolację ze znajomymi, bo można się dzielić tym jedzeniem
a nie, że jedna osoba bierze jedno danie i koniec. Już nie mogę oddychać, kończę. Ja się zastanawiam, co ty zrobisz z tą ilością kontentu. Też się o tym zastanawiam. Będziesz Maćkowi pokazywać? To jest taki mój ból, że ja go tworzę, ale ja go nie udostępniam. A potem nie udostępniasz. Zawsze wydaje mi się, że on jest dobry tylko w tym momencie, ale godzinę później już po prostu nie. Chociaż wiesz co, ostatnio dodajesz coraz więcej na TikToka, więc kto wie, kto czy wie, z tego jakieś rolki. Wie. Ale pytanie, czy zrobiłaś zdjęcie? Jeszcze mam zrobionych z 10 rolek z wakacji w Szwecji, których nigdy nie robiłam. I ciągle zdałam się, poczekam na wiosnę i będą wtedy tak bardziej adekwatne. Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing. Pokażę sobie zdjęcie w łazience? Tak, ale nie potrafię ja ocenić. Taka ładna łazienka. Ja tak. Zrobiłam. Zróbmy sobie karuzelę, postaj. Teraz każdy widać. O, Aga, no tutaj to było. No próbowałam, ty miałaś. Jedzenie było przepyszne. Jeśli będziecie w Gdańsku, zapiszcie sobie tę polecajkę Bar Leon. Myślę, że jutro pójdziemy tam. Nie, śmiało, śmiało. Myślę, że jutro pójdziemy tam na śniadanie, dlatego że mają bardzo ciekawe opcje. Takie nieklasyczne. Ale wie teraz coś. Chciałam nagrywać vloga, ale ktoś mi przed chwilą wyśmiał, więc już nie mam ochoty nagrywać. Ciągle spóźnione. Żartuję, będę nagrywać dalej. Słuchajcie, kochani, jesteśmy na jarmarku w Gdańsku. Co prawda jest środek tygodnia, to znaczy wtorek, prawie środek. Jest w zasadzie pusto. Większość budek jest pozamykana. Ale zobaczymy, czy coś uda nam się ugrać tutaj. Chociaż chyba nie. Jest 20 minut do zamknięcia, więc nie dziwię się, że większość miejsc jest pozamykana. No, zasiedziałyśmy się w barze. Czy w barze Leon, nie w barze z alkoholem. Ale mam rumieńce. Widziałam na TikToku, że jest mnóstwo polecajek różnych miejsc tutaj z jedzeniem. Że są takie mini pankejki, że są pistacjanki, cynamonki. Ale to wszystko jest pozamykane. To znaczy, że musimy tu przyjechać jeszcze raz. O tak. Zdrówko. Cheers. Wasze zdrowie, dziewczyny. Nie wiem, w poprzednim, nie, 2 vlogi temu powiedziałam, żeby żadnym pozorom nie chodzić spać w mokrych włosach. Dzisiaj to robię. Nie przewidziałam tego, że w apartamencie nie będzie suszarki. Zawsze były nawet w tych takich Airbnb, że tak powiem. Opcję mam taką, że albo właśnie pójdę spać w mokrej, albo jutro rano wstanę i umyję i w wilgotnych włosach pójdę na dwór na to zimno. Na to się nie pisze. Jest godzina pierwsza. Na szczęście mam zmontowanego prawie całego vlogmasa, więc pół biedy, ale dziewczyny też dopiero poszły spać, znaczy idą, poszły. Pokażę wam, co dostałyśmy z Agnieszką. Dostałyśmy takie same rzeczy, więc pokażę po prostu swoje, słuchajcie, te ciastka. Ja je kocham. W tej wersji w ogóle krem, taki krem, no tak jak Nutella w słoiku, po prostu krem lotus. Ja to jadłam łyżeczką. Boże, jakie to jest dobre. Ciasteczka bardzo doceniam. Herbatka purpurowe wyspy. Nie czuję zapachu, w domu przetestujemy. Nie patrzcie na to. To jest marka ceramicznych jakby naczyń, kubków, misek i tak dalej, z której chciałyśmy z Agą kupić dziewczynom kubki właśnie na święta, ale nie było szans na 6 identycznych kubków, więc dla nas to nie była opcja w ogóle. I od dziewczyn dostałyśmy z Agą 2 identyczne kubeczki w kwiatki, no przecież on jest po prostu przepiękny. A to się nazywa Trzask, bardzo ładne tam rzeczy mają. Moja kolekcja pięknych kubeczków się rozrasta. Tutaj czekoladę z liofilizowanymi owocami. Uwaga, kolejna herbatka. Christmas time tea. Ta świeczka. To jest bydgoska wytwórnia mydła. Ania jest z Bydgoszczy i ta świeczka pachnie jak jakieś takie perfumy, które pierwszy raz poczułam w gimnazjum. Kiedy byłam w gimnazjum na wycieczce szkolnej. W Holandii byliśmy. Tamten zapach poczułam. Pięknie pachnie ta świeczka, ona nazywa się wełniany kocyk. Milka. Może być lepiej. Są takie jajeczka czekoladowe i one strzelają, bo już próbowałyśmy z dziewczynami. Nie mogła lepiej trafić. I krem do rąk, który żal mi jest otworzyć, ale jest tak piękny, że dobra, trudno, otwieram. Pięknie. Zostało się przez dziewczynę obdarowane. Jest to absolutnie przemiłe. Już się z wami żegnam, bo jest pierwsza, a jutro chcemy wstać, no
może nie skoro świt, ale tak sensownie. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vlogmasa wyjazdowego. Jutro trochę Gdańsk, trochę Chojnice. Rano Gdańsk, popołudnie w domu, więc będzie best of both worlds. Widzimy się w następnym.